Witam wszystkich na kolejnym filmie. Tym razem pokazuję różnicę w przygotowaniu konopi moczonej w tym przypadku. Z lewej strony mamy garnek z moczoną i tu mamy garnek z niemoczoną konopią. Jeżeli Cię to interesuje, jak nie tracić czasu i przygotowywać super ziarna, pozostań na tym materiale. Rozpoczynamy oczywiście od przygotowania ziaren. Jestem teraz w garażu, zasypuję szklankę konopi do garnka i zalewam tą szklankę dwoma szklankami wody. Woda jest nalewana przeze mnie z czajnika, ale to jest zimna woda wzięta z kranu, tylko po prostu wziąłem ją do czajnika, żeby miał łatwiej nalać podczas kręcenia tego materiału. Tak więc zalewam dwoma szklankami wody szklankę konopi i odstawiam to na tym, w tym przypadku 22 godziny. Po 22 godzinach moczenia mamy w lewym garnku konopię moczoną, a w prawym garnku mamy szklankę konopi, którą przed chwilą wsypałem do garnka. Porównanie będzie dwóch takich samych ilości konopi i wody. Zalewam to też dwoma szklankami wody, żebyście zobaczyli, jak wygląda to wszystko od podstaw i mieli porównanie, jakie bzdury ludzie mówią, że ziarna konopi trzeba moczyć najlepiej 24 godziny, a minimum 12. To po prostu jest powielanie głupoty. No. Włączam kuchenkę. Zaczynam od konopi moczonej. A teraz przechodzę na konopię niemoczoną. Czekam sekundę, aż doprowadzę to wszystko do wrzenia. Tu jest różnica widoczna trochę. Woda jest taka ciemniejsza, ta konopia ciemniejsza. Tu jest konopia no jeszcze nie namoczona. Doprowadzamy do wrzenia. No i normalnie w świecie gotujemy. Ten materiał zrobiłem, żebyście po prostu nie tracili czasu na swoje przygotowywania. Macie tu w lekkim przyspieszeniu proces gotowania. Po zagotowaniu zmniejszyłem prąd o połowę. I konopie, które ja mam, niezależnie czy jest moczona, czy nie moczona, gotuję równo półtorej godziny w tym przypadku. Czyli zagotowało się, gotujemy teraz i te konopie gotowałem przez półtorej godziny. Tu niefortunnie podniosłem pokrywkę, dlatego trochę poszło pary. Zmniejszyłem teraz gotowanie na trzeci stopień z 9. No i tak się to gotowało przez półtorej godziny. Oczywiście, gdy robię dla siebie większą ilość, ten garnek jest duży i te konopie jeszcze lepiej dochodzą do siebie, bo w takim garnku, jeżeli wrzucam 3 szklanki konopi i zalewam 6 szklankami wody, no to naprawdę ta woda jest do rozrobienia zanad idealna. I jest naprawdę lepiej, że ta kanopia dochodzi. Tak więc półtorej godziny minęło w tym szybkim tempie. Zostawiamy to do wystygnięcia. No i przenosimy się już teraz z mojego domu do garażu. Po upływie około niecałych 4 godzin konopia ostygła. Zobaczcie. Wielkiej różnicy nie ma. Tak naprawdę to lepiej jeszcze wyglądają te ziarna, które były niemoczone, niż te moczone, z tym, że mają deczko trochę więcej wody. Różnicy w puszczaniu kiełków nie ma. Są wszystkie ładnie ugotowane i bardzo ładnie puściły kiełki. Dlatego ja uważam, że bez sensu jest tracenie czasu na moczenie, tak jak tu z lewej strony, gotowanie, później to zostawienie do ostygnięcia. Tu macie przykład dokładny, że po prostu to jest bez sensu. Wrzucamy do garaża konopię, zalewamy dwukrotną ilością wody, gotujemy,
No tak z 1,5 godziny, żeby to dobrze zaczęło już puszczać kiełki i jest idealnie. A tu już mamy efekt końcowy, trochę nagrany w świetle sztucznym, dlatego już było ciemno. To jest po nocy, czyli tam po kilkunastu godzinach od gotowania. Jest konopia bardzo pięknie ugotowana, praktycznie wszystko puściło kiełki i wygląda ta moczona, jak i ta niemoczona, identycznie. Z tym, że ta wchłonęła mniej troszeczkę wody, a ta delikatnie więcej. Ale różnicy wizualnie, naprawdę różnicy wizualnie żadnej nie ma. Tak więc zobaczcie, jaka jest idealna ta niemoczona konopia. Praktycznie się niczym nie różni od tej. Tak więc zastanówcie się, jak gotować. Pozdrawiam serdecznie.